Dobry wieczór, rozpoczynamy konferencję prasową po meczu PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Wisłą Płock. Zwycięstwo gości przy Bułgarskiej 3:1. W pierwszej części konferencji prasowej z nami jest trener drużyny Wisły Płock Pavol Staňo. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. I na początek poproszę o opinię na temat meczu. Tak, bardzo się cieszymy z 3 punktów. Chcę podkreślić, że to był dobry mecz. Widowiskowy dla kibiców, bardzo fajny, pełny emocji. Lech się dostał do kontaktną bramką jakby do meczu. Myślę, że do tego momentu jsme kontrolovali mecz, albo inaczej założenia, które jsme mieli, jsme pełnili. No a potem stał się mały błąd i straciliśmy bramkę, która dala wiarę całemu stadionu. No ale myślę, że też jsme dali, vyčongli jsme wnioski i potrafili jsme ještě skontrować zespół Lecha i cieszymy się z 3 punktów, co bardzo cenię. Dziękuję, dziękuję panie trenerze. Czy są pytania? Mikrofon jest na sali. A proszę, Dawid. Polska przeciera oczy ze zdumienia, obserwując pana podopiecznych. Tak, jest to robota, która jest za nami, a wiemy, że ten zespół jeszcze cały czas, podkreślam, jest w budowie i dzisiaj jsme też nie grali to, na co mamy, i to może tak budować, że jeszcze tam widzę cały czas miejsce na zlepšenie i tyle. A nie przekreślam te 3 zwycięstwa, bo jest to początek ligi, dużo rzeczy się może się zdarzyć, także tak bardzo na spokojnie, jak podchodzimy do tego tematu. Radek. Dzień dobry trenerze, Radosław Laudański, Po prostu o futbolu. Gratuluję 3 punktów na początek i patrząc na to, jak do pana zespołu dobrze wkomponował się nowy piłkarz Dawo, a także na to, że wygraliście 3 mecze, macie kapitalny początek ligi. Mam takie pytanie, czy pan teraz jakoś przedefiniuje cele zespołu na ten sezon? O co Wisła Płock chce grać w bieżącym sezonie Ekstraklasy? Tak, życia takiego sportowego, generalnie życia przy piłce, człowiek wie, że te cele je bardzo odważnie dawać do przodu. Nie mamy ani budżet na to, abyśmy potrafili konkurować najlepszym polskim zespołom. Nie mamy warunki na to, abyśmy mogli momentalnie konkurować najlepszym akademiom w Polsce, ale mamy serce, mamy team, mamy drużinę, która jest dobrze wyskładana i to nam dawa jakby szansę robić dobre wyniki. A cel było grać dobrą piłkę, która będzie przyciągała nie tylko naszych kibiców, ale właśnie kibiców tak samo przeciwnej drużyny. Právě dlatego, že ten naše meče bych se bardzo těšil, jak by dávali emocie, tak jak v tom meču. I to chyba vše... Nie, tam jest jeszcze pytanie. Dzień dobry panie trenerze, Kacper Adamczyk, Polska Piłka.pl. Po pierwsze gratulacje zwycięstwa i chciałem zapytać się o założenia taktyczne na to spotkanie, ponieważ wydaje mi się, że zagraliście trochę inaczej niż w poprzednich spotkaniach. Jak zakładam, że wymusiła to na panu to, że graliście jednak z Lechem Poznań, który też lubi tak pańskie zespół grać ofensywnie i wydaje mi się, że zagraliście dzisiaj jednak bardziej ostrożnie niż zazwyczaj. Zgodzi się pan z tym? Tak i nie, bo założenie są jedna sprawa, a druga sprawa jest przeciwnik, który ma jakość. I powiedzmy założenia, które masz przed meczem, się w trakcie meczu weryfikują. Także wychodzisz z jakimś zamiarem, ale bardzo szybko jakość zawodnika może ci wszystko zmienić. No i tak myślę, że było w tym meczu, gdzie byli założenia byli przygotowane powiedzmy na inny skład. No i w trakcie tego meczu člověk musí, alebo ten realizační tým, ten můj stav, musí reagovat na ty momenty na boisku. Teraz chyba wszystko. Dziękuję trenerze, za chwilę druga część. Dziękuję.